czwartek, 20 sierpnia, ruszyła piąta pielgrzymka rowerowa z Kolna na Jasną Górę. 30-osobowa grupa mieszkańców Kolna, Łomży, Małego Płocka i Myszyńca przejeżdżała również przez nasze miasto. Na czele rowerowej wyprawy stanął już po raz piąty inicjator przedsięwzięcia, ksiądz Wojciech Stefaniak, proboszcz parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Pielgrzymi będą pokonywać około 100 km dziennie. Cała trasa to jest 480 km. Codziennie wychodzi około 100. Jak przyznają sami uczestnicy, do długiej drogi potrzebna jest przede wszystkim wiara i dobry rower. Trzeba po prostu chcieć jechać. A forma? Forma się znajdzie. Jadę po raz piąty. Od pierwszej pielgrzymki co roku staram się w tym uczestniczyć. No przede wszystkim trzeba starać się zapoznać z rowerem i trochę kilometrów przejechać. Ja myślę, że żeby nie mieć problemów po drodze, to trzeba przynajmniej w ciągu miesiąca, dwóch przed pielgrzymką w granicach tych 500 km przejechać. W moim przypadku to nie jest problem, bo ja bardzo lubię jeździć na rowerze i już w tym roku do chwili obecnej przejechałem w granicach 4,5 tysiąca km, także jest to dla nas może nie tyle wysiłek fizyczny, ile bardziej pielgrzymkowy charakter ma ten nasz wyjazd. A zdarzają się jakieś kontuzje w trakcie? Zdarzają się. To są kontuzje, które wynikają raczej z jakiegoś takiego rozproszenia uwagi, z braku koncentracji. Kilka upadków mieliśmy w zeszłym roku. To była dosyć trudna pielgrzymka. Mieliśmy jeden wypadek, w którym kolega złamał nogę, no i później kilka miesięcy leczenia, rehabilitacji. Niestety nie dojechał do Częstochowy, a w jakichś takich mniejszych upadków, otarć, no też jest sporo. No dzisiaj nawet wyjechaliśmy z domu i przejechaliśmy 50 km i mamy czwartą czy piątą gumę już złapaliśmy, także to w zeszłym roku chyba nie było na całej pielgrzymce tyle tego. Zła pogoda, przebita dętka czy kontuzje nie są straszne pielgrzymom. Każdy kilometr pokonują w szczególnych intencjach. Dla TV Ostrołęka mówiła Marta Mierzejewska.